Łyżka? Pięknie. Nie, łyżka nie. Nie, zaraz zobacz. Ale zobacz. Obrączka? Nie, nie obrączka. Jakiś pierścioneczek. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Jesteśmy tutaj w tym miejscu między trzema drogami, które kiedyś były częścią dawnego szlaku handlowego. A co będziemy mogli tutaj znaleźć? Co możemy znaleźć? Zapytałaś. Oczywiście sprawa jest oczywista. Jesteśmy w miejscu, gdzie pole jest przyległe do miasta, gdzie trzy drogi tutaj się krzyżowały. Przebiegały tędy szlaki, było tutaj wojsko, czyli można się spodziewać wszystkiego. No i po to tutaj jesteśmy, żebyśmy wspólnie odkrywali tą historię, która zalega w ziemi. Jeszcze chwilę temu jeździły tutaj kombajny, a teraz my ruszamy na poszukiwania. Jakiś sygnał jest. Zaraz zobaczymy. Cóż to takiego? Jeszcze siedzi? Siedzi, nie siedzi, ale zaraz będzie już na zewnątrz. Łop, sop. Ale co to jest? No sam jest. Jestem ciekawy. Sam jestem ciekawy. Sam jestem ciekawy. Lubię tak szybko namierzać profaniterem swój cel, a teraz zobaczymy, co tam się uchowało w ziemi. Co się mogło uchować? Co się mogło uchować? Coś się mogło uchować. No. Coś się mogło uchować. O. Coś okrągłego. Guziczek. Guziczek ozdobny jakiś. Zaraz go troszkę przejadę moim magicznym pędzelkiem. Rdzewiały tutaj bardzo, ale z tej strony ma ładne stopienia. O, naprawdę śliczny jest. Takie znajdki bardzo lubię. Super, super. Zobaczcie. Guziczek, który znalazłam, ma prawdopodobnie gdzieś około 100 lat. Prawdopodobnie też zdobił szatę pięknej kobiety. Próbowaliśmy odczytać z tyłu producenta, ale niestety guziczek jest tak skorodowany, że nie udało nam się to zrobić. Na polach bardzo dużo znajdujemy guziczków różnej maści. Co nam pozostaje? Wracamy na pole. Kombajny przejechały, zboże zebrały, no i po tym wszystkim zostało ściernisko. Jest to poniekąd dla nas utrudnienie, dlatego że ściernie wystają gdzieś około 15 cm nad ziemią i trzeba odpowiednio dostroić wykrywacz, żeby łapał te głębsze sygnały, ponieważ musimy unieść wykrywacz i cewkę do góry i tracimy zasięg. Natomiast my sobie w jakiś sposób tutaj na pewno z tym poradzimy. Nie będzie lekko, ale damy radę. Jest to jeden z głębszych sygnałów, który po raz kolejny powoduje to, że Ewelinka musi dokopać się do głębszych warstw ziemi, licząc na coś, co będzie tą upragnioną jej znajdką dzisiejszego dnia. Chciałabym, ale raczej to coś złomowego, bo już widzę. I słyszę. Chyba, że jest to skrzynia. Może być i skrzynia.
może być i skrzynia. Każdy swoją skrzynię, każdy poszukiwać swoją skrzynię w życiu zawsze znajdzie. Tylko kwestia kiedy. I gdzie. I gdzie. O, to jest moja skrzynia. Ale gdzie jest ten? Od drzwiczki od pieca, tak? Tak, jest to przedmiot, element przedmiotu warty uwagi. Jest to fragment drzwiczek od pieca kaflowego, XIX wiek. Tak bym to datował. O Jezu, mój kręgos. Ta-da! A to jest eksponat lat X, współczesny, weź też w dobrej formie. No, a nawiązując do tego, co ma Ewelinka, to bierzemy to ze sobą i oczyścimy. Tak jest. Oczywiście ja to biorę, nie ty. Chociaż nie muszę dźwigać tego żelastwa, jeżeli Ewelinka mnie wyręczy, to dlaczego by nie? Niech bierze. U mnie kapsel, a co u ciebie? A co, u mnie wszystko dobrze. A to się cieszę, to najważniejsze. O, jest to tutaj. Od końskiej uprzęży? Wychodzi na to, że tak. O, proszę, takie piękne, ciekawe znalezisko. Moje oczywiście. Nie to, co Krzysiek same te kapselki kopie. Nie, same, tylko to był pierwszy kapselek, także na razie nie same, tylko pojedyncze, ale... No dobra, ale ja na razie jestem tutaj królową sukcesu. Ale widzisz, to świadczy o tym, że tutaj ktoś był konno. Tak, i wiózł piec kaflowy, bo zgubił drzwiczki. Dobra, teoria, nie no, to teorię masz dobrą. No widzisz. Chodź, zobaczysz. Chodź. Idę. I mam nadzieję, że masz coś wartego uwagi, bo szłam spory kawałek. Jakiś mosiężny albo miedziany element. Tak bynajmniej mi się wydaje. Co go tak strugasz tym palcem? Wyciągnij to. Bo tak pokazywało mi ID. Ale czekaj, ja to podciągnę. Czekaj, bierzemy na łopatę. O. Coś większego, tu jakby gwozdek, znaczy ten wkręt. Zaraz zobaczymy, co to jest, jak łyżka? Pięknie. Nie, łyżka nie. Nie, zaraz zobacz, ale zobacz, jakiś piękny element. Ale nie wiem, czy to mosiądz. No dobra, nieważne, na razie potem będzie... Potem będziesz dochodził. Będę dochodził. Oczywiście, że będę dochodził. Będę. Także... Będę tropił, co to jest, ale robimy dalej. Może ci pomogę, bo widzę, że siły nie masz. Spójrzcie, zobaczcie. A to nie będzie od zegarka, coś takiego, żeby nakręcić, czy coś? Nie, to kluczyk? Nie wiem. Ale to się pięknie prezentuje. Ładna, taka szpilka. Jakaś szpila. Patrzcie, to było elementem, który był gdzieś nasadzany. Wkręcany na jakiś drzewiec. A to coś było ozdobne, ale ciężko mi powiedzieć, co. Elegancko. Pokaż, jak się cieszysz. No cieszę się. I to bardzo. Dlatego, że to jest kawał historii. Analiza i dojście do tego, co to jest. To jest ta druga część. To, co mi towarzyszy jako poszukiwaczowi, do czego to służyło i... Każda rzecz, którą wyciągamy z ziemi, ma swoją duszę. No ma duszę właśnie, do czego to służyło i gdzie to było przytwierdzone i ma swoją historię. No, i kto to użytkował przede wszystkim też. Teraz musimy dojść do tego. Czy to element cywilny, czy to element wojskowy. Bardziej skłaniałbym się na cywilny, ale... Na przestrzeni lat
Różnie to z tym wszystkim bywało. W życiu każdego poszukiwacza są takie znajdki, które czasami ciężko przypisać do jakiejś konkretnej sytuacji, przedmiotu czy rzeczy. W tym przypadku tak samo jest z tym, co udało mi się znaleźć na naszym polu, które prowadzimy poszukiwania. Przeszukałem internet, nie znalazłem konkretnej informacji. Pozostaje mi tylko zapytać się Was, czy po prostu wiecie, do czego to mogło służyć, czy do czego to było przytwierdzone. Cała długość tej mojej znajdki, pięknej znajdki, ma około 13 cm. Liczę na Waszą pomoc. Kolejny sygnał, a ten, co zgubiłem, jest gdzie? Nie, no głupi jestem. Tu coś jest. Tu jest. Gdzie ty jesteś? A, tu jest kawałek drucika. A tu podkopiemy. Ten sygnał. Gdzieś jest tutaj. Ach, mamy go tutaj, ale to też będzie pewnie żelazo. O Jezu, jaki tu twardy jest. Tak, żelazo. Ach. A nie mówiłem, że żelazo, zobaczcie. Ale nie, to jest klamra. Klamerka, zobaczcie. Także nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Ewelina narobiła krzyku i wrzasku. Łetam. Bo co jest tutaj? Moneta. Monetka? Pokaż ją, pokaż. A nie, tu była moneta. Tu się odcisnęła, ja myślałam, że ona tutaj jest. A gdzie? A, musiała się odczepić. Weź, bo się też nabrałem na to. Ale serio, wyglądało naprawdę. Poczekaj. Gdzieś tu, jak się odczepiła, no to gdzieś spadła. Gdzieś tu była. Poczekaj. O, jest, patrz, tu jest. A, zobaczcie. Ja już się przypatrywałem, co to za nominał, mówię, tak ciemna. No ja też mówię, taka ciemna, mówię, taka stara, ale to jest 10 groszy. 10 groszy. W sumie też stare, no ale sądziłam, że będzie jeszcze starsza. Tak się wtopiła w tą ziemię, że myślałam, że tam jest moneta, a to lipa. Moneta mi spadła, ale jest moneta. Jaki wykopek, glistki się załapały, oczywiście glistki wracają do ziemi. Z czego jestem bardzo zadowolony, to ziemia odsłania tutaj kolejne etapy historii. Tym razem jest to, co to jest? A, już wiem, co to jest. Jest to naparstek. Ale ma coś tam, jakieś napisy chyba. Zaraz zobaczymy. Co to jest? Naparstki XIX wiek. Jakiś tutaj też mają, ten ma napis konkretnie na parstek. Sobie to przede wszystkim oczyścimy z ziemi. Jest to inna odmiana naparstka niż te, co spotykacie jeszcze na co dzień z zamkniętą górą. Takie też były. Natomiast ten ma jeszcze dodatkowo jakiś napis, ale to już sobie na spokojnie rozszyfrujemy. Ale co, jeżeli chodzi, wydarzyło się wcześniej, zanim wykopałem
ten sygnał, ten naparstek. Tak jak wcześniej Wam mówiłem, że trzeba wysoko unosić cewkę, żeby ona nie ocierała i nie wzbudzała wykrywacza. Uniosłem ją dosyć wysoko, bo byłem na etapie tych źdźbeł, gdzie są wysoko. I taki sygnał ledwo tylko słyszalny był, gdzie idę dalej, ale cofnąłem się dwa kroki. Obniżyłem cewkę, żeby była niżej ziemi, pewny sygnał, no i cieszę się, że zrobiłem jakby ten manewr, no bo efektem końcowym jest taka bardzo ciekawa znajdka. Naparstki, naparsteczki, naparstunie. Któż ich nie zna? Nasze mamy, nasze babcie i prababcie używały ich praktycznie na co dzień. Jeżeli chodzi o historię naparstka, to sięga ona ponad 2000 lat. Znane są pierwsze naparstki, które wykonane były z gliny, później już z innych stopów. Ten naparstek, który udało mi się znaleźć, liczy sobie tak blisko plus minus 100 lat. Wykonany był w fabryce w Lipsku przez niejakiego Gottfrieda i spółkę. Taką ciekawostkę muszę Wam zapodać. Do miejsca, którego zamieszkuję i gdzie udało mi się znaleźć ten naparstek, od fabryki dzieli 574 km. Także ten naparstek pokonał taką trasę, wtedy pewnie pociągiem, bo nie było 100 lat temu tak rozbudowanego transportu. I po tylu latach udało mi się go znaleźć. Piękny naparstek, pięknie zdobiony i przyozdobi naszą półkę odkrywcy historii. Uciekamy dalej na pole, zobaczymy co tam u Ewelinki. Jest. Pani łyżka. To znaczy to, co z niej pozostało. Taka sobie aluminiowa. I tyle. Na pierwszy rzut oka od razu widać, że łyżka jest aluminiowa. Jest to współczesny wyrób. No i kojarzyłbym ją z taką sytuacją, że na tej roli były jakieś prace, na których były grupy ludzi. W okresie PRL-u, kiedy istniały POHZ-y, PGR-y, bardzo często się zdarzało, że masowość ludzi była podczas prac na tym polu. Oni dostawali posiłki, te posiłki jedli na polu, no i przy okazji też ktoś tą łyżkę zostawił i zgubił. Oczywiście jest to moja teoria. Jeżeli macie jakąś inną teorię, śmiało piszcie to w komentarzu. Skąd takie łyżki mogą znajdować się na polach? Sygnał bardzo ładny, ale nie zawsze jest tak, że sygnał ładny i coś ładnego jest. O, gdzieś tutaj. Coś małego, bo nie mogę namierzyć. Jest. Coś okrągłego. Obrączka? Nie, nie obrączka. Jakiś pierścioneczek. Taki malusi, drobniusi pierścioneczek. Wezmę zaraz swój pędzeleczek, jak się zrymowało, i go oczyszczę, zobaczę, czy coś na nim tam widać, czy jest napisane, czy może jakieś ozdobienia są. Także czyszczę. Czyszczę, czyszczę i może doczyszczę. O, jakieś kółeczko ma. Oczko chyba było. Mhm. Tak, było oczko. Trudno mi teraz powiedzieć, czy jest coś tutaj. Może być to jakiś gówniany pierścioneczek. Chociaż, o, tu coś czerwonego. Tu, gdzie to oczko było, albo wciąż tam jest tylko. A może jest? Trudno mi powiedzieć. I don't know.
A teraz czas na to, co kobiety kochają najbardziej, czyli biżuteria. Pierścioneczek, który znalazłam, jest zrobiony z cieniutkiej blaszki. Nie ma żadnej wartości materialnej, bardziej wartość historyczną. Kiedyś można było go zakupić na każdym jednym bazarku, na jakichś straganach. Niestety tym razem się nie udało. Może następnym razem uda mi się znaleźć coś bardziej wartościowego. A tymczasem zapraszam Was na dalsze poszukiwania i parę śmiesznych scenek. Literka C w tę stronę. Dobrze? W tę stronę. Tak? No. C jak cymbał. A tak na poważnie to element od łańcucha prawdopodobnie. A tu kolejny sygnał. I też jakieś żelastwo. Jeszcze. O, jest. Tylko tu? Tyle hałasu, o nic. Serio. Ale zobaczymy, może jeszcze coś. Niestety to wszystko. Sygnał bardzo rozciągnięty. Zaraz podejmiemy to, co jest w ziemi. Ale co jest, to nie wiem. Ja stawiam na lemierz. Ale możecie też obstawić swoją teorię. Kurde. Co to może być? Teraz. Ło, dźwięk jak. Co by nie było, przyjmę na złom. Coś tutaj jest, ale dźwięk niesamowicie. Delikatnie, delikatnie. O, mam to. Bo mam to, jest tutaj. Jest. Możesz tak jest, nie pukać, jest. Bo może to być ten depozyt jakiś czy coś. Podejmujemy. O, chrobocze. 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 I chrobocze. Ja. Patrzcie, skrzynia jakaś. Tak. Na pewno skrzynia. No, no. No co, no, no. Dobrze, że zamarzenia nie karają. Dajesz, tatku, dajesz. Podejmiemy to. No to jest może to, co ty mówiłeś. Lemierz, tak? No właśnie. Dużo się nie pomyliłem. Wcale się nie pomyliłem. Lemierz. No i na złom. Generalnie taki lemierz waży parę kilo, czyli parę kilo złomu więcej. Możemy się pobawić w doktora. Mogę ci wyrwać zęba. To mówisz do mnie czy do widza naszego? No akurat to mówię do ciebie. Takie oto coś, kombinerki. Łocie Florę. Brakuje jednej części. Dentystka Ewelina. Tak. A może ktoś przyjmie twoje zlecenie? Chętnie zajmę się waszymi zębami. Nie dajcie się namówić, nie dajcie się. Tym bardziej, że narzędzia nie są zdezynfekowane i nie są do tego stworzone. To ty jesteś dentysta sadysta? Tak jest. To ja. Idę szukać dalej. Opłaca się. Jak zawsze. A, muszę mojego propointera wziąć. Zbiera się z pola. Ten pierdół aluminiowy brzęczał tak, że myślałem, że to jakaś duża moneta talarowa. A idź pan. O, i wykrywacz wyłączony. Coś byś chciała oznajmić naszym widzom? Że mnie tak szybko nie wyłączysz. Nie. Nie da się wyłączyć. Nie. No. Faktycznie jeszcze działa Ewelinki wykrywacz. Jej nie wyłączy, ale wykrywacz. Pyk, wyłączę. Także. Dziękuję, jesteś bardzo miły. Wyłączony. O. Miło spędzony czas na poszukiwaniach. Jak widzieliście, miejsce zacne, dużo ciekawych znajdek. Natomiast
żeby powiedzieć tak, te pole nie zostało przez nas do końca przeszukane, a nawet dobrze nie zostało zaczęte, bo tutaj wokół nas jest ile hektarów? Około... Bardzo dużo. Bardzo dużo, około 30 hektarów, także zrobiliśmy tylko kilka rundek, ale powiewa historią, powiewa ciekawymi znaleziskami, tylko trzeba po prostu swoje tutaj wychodzić, wyczekać, aż będzie zrobiona podorywka lub orka i wrócić na te pole. A tymczasem dostaliśmy informację, że na sąsiednim polu trwają żniwa i mamy podjechać, mamy przeprowadzić poszukiwania, ponieważ tamte pole będzie dostępne tylko bardzo krótko. Będą żniwa, będzie agregat i będzie siew. Także my tam jedziemy na tamte pole. A i będziemy my. Także zmykamy, a co tam znaleźliśmy, podzielimy się z Wami na łamach kolejnego odcinka naszej serii Złote Łany. Easy Rider, a trzęsie tutaj jak w czołgu. Czekaj, dopiero się zacznie. O, o, aż na cytki bolą. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.